W zadaniu piątym mamy naszkicować wykres funkcji y równa się 2 przez x. No i tutaj jak widzicie x są większe od 0. Czyli wybierzmy liczby od 0 większe, na przykład możemy wybrać 1, możemy wybrać 2, powiedzmy także 4. No i wstawmy sobie na początku 1 w miejsce x i wyznaczmy y. Czyli tak, 2 przez 1 to będzie 2, 2 podzielić przez 2 to będzie 1, 2 podzielić przez 4 to będzie 1 druga. No i teraz zobaczcie, zaznaczamy sobie punkty. Czyli pierwszy punkt ma współrzędne 1, 2, następny 2, 1, następnie 4 i 1 druga. Łączymy nadając kształt. No i to będzie wykres pierwszej funkcji. No i wskażmy jeszcze punkty obu współrzędnych całkowitych, które należą do wykresu funkcji. Czyli pierwszym tym punktem będzie ten, czyli widzimy, że na x-ach mamy 1, na y-ach 2. Faktycznie obie współrzędne są całkowite, czyli zapiszmy jako punkt A. Punkt kolejny to będzie ten, czyli będzie miał on współrzędne 2, 1. Ten punkt nie, no i widzimy, że więcej takich punktów tutaj po prostu nie będzie. Spójrzmy na podpunkt B, tutaj mamy funkcję o wzorze 5 przez x. Podobnie, jeżeli chodzi o dziedzinę, x są większe od 0, czyli wybierzmy na przykład jako x 1, wybierzmy 2, 5, 10, no i wyznaczmy y. Czyli najpierw w miejsce x podstawimy 1, 5 przez 1 to 5, 5 podzielić przez 2 to będzie 2,5, czyli 2,5, 5 podzielić przez 5 to 1, no i 5 podzielić przez 10 to będzie 1 druga, czyli 5 dziesiątych. Zaznaczmy te punkty. Mamy tak, 1, 5 w tym miejscu, następnie 2 i 2,5 gdzieś tutaj, 5 i 1, no i 10 i 1 druga. No powiedzmy w ten sposób, tak mniej więcej to będzie przechodziło. No i teraz łączymy, no i to będzie wykres szukanej funkcji. Mamy jeszcze podać, ile punktów o obu współrzędnych całkowitych należy do wykresu funkcji. Czyli to będzie punkt pierwszy, czyli mamy współrzędne 1 oraz 5. Tutaj zauważcie 1 na x-ach, 5 na y-ach, obie liczby to całkowite. Ten punkt oczywiście nie, także ten punkt by nas interesował, czyli jest to punkt, powiedzmy B, o współrzędnych 5 oraz 1. No i to będą dwa szukane punkty.